Wojna za wschodnią granicą wchodzi w nową, jeszcze gorszą fazę. Po licznych atakach rakietowych w wielu ukraińskich miastach nie ma prądu, nie ma ogrzewania. Świat zastanawia się, czy Putin w następnym kroku użyje swojej broni atomowej. W takiej sytuacji należałoby oczekiwać, że rząd pisowski zacznie się wreszcie zachowywać w sposób odpowiedzialny i racjonalny. A jak się bawi naprawdę nasza władza? Zobaczmy choćby do dzisiejszych gazet. Po pierwsze, władza kupuje sobie nowe zabawki. Teraz ponad 150 samochodów, w tym wiele bardzo dobrze wypasionych bryk. Koszt dziesiątki milionów złotych. Po drugie, władza na potęgę daje premię swoim. Od stycznia do sierpnia urzędnicy Ministerstwa Finansów dostali premię łącznie na 23 miliony złotych. To ci sami urzędnicy, którzy doprowadzili do największego skandalu podatkowego ostatniego 30-lecia, zwanego Polskim Ładem. Po trzecie, władza bawi się spółkami Skarbu Państwa. Na potęgę powołuje i odwołuje prezesów, a każdy odwołany dostaje gigantyczne odprawy. Oczywiście na nasz koszt. Teraz w 5 minut wywalono prezesa KGHM, jednego z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Wyrzucono go bez podania przyczyny. W praktyce dlatego, że jedna frakcja w PiSie wojuje z drugą frakcją. Po czwarte, prezes NBP, kolejny wojujący, uparł się walczyć na śmierć i życie z tymi członkami Rady Polityki Pieniężnej, którzy są od niego niezależni. Walczy z nimi, bo nie może strawić tego, że są i że robią to, co do nich należy. Zaiste, na Titaniku balowali dużo bardziej odpowiedzialnie niż to, co dzisiaj robią pisowcy.